W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Fragment Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. W
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Na początku modlitwy warto uświadomić sobie, że staję w obecności Boga, Stwórcy nieba i ziemi, i mam się z Nim spotkać. Modlitwa przygotowawcza. Proszę Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale. Obraz do modlitwy. Można wyobrazić sobie scenę spotkania Adama i Ewy z wężem, szatanem, pod drzewami życia i poznania dobra i zła. Można posłużyć się obrazem Tycjana, który trzymasz w swoim ręku. Obraz przedstawia scenę grzechu pierworodnego, jakiego dopuścili się pierwsi ludzie na ziemi. Przypatrz się im dokładnie. Zobacz też czyhającego w ukryciu na nich szatana w postaci niewinnego dziecka. Proszę
prośba o owoc tej medytacji. Prośmy o łaskę poznania, czym jest grzech oraz zrozumienie do końca, że jest to przerwanie nici wiążącej nas z Ojcem, Stworzycielem nieba i ziemi. Punkt pierwszy. Raj. Stan doskonałej miłości. W Księdze Rodzaju przedstawiony został obraz stanu szczęścia człowieka. Pierwsi ludzie, stworzeni przez Boga, żyli w raju. Byli szczęśliwi i niczego im nie brakowało. Wszystkiego mieli pod dostatkiem. I tu od razu warto zadać sobie pytanie, czy były jeszcze inne powody ich szczęścia? Może to był piękny widok zielonego ogrodu, gdzie rosło mnóstwo kolorowych owoców, otoczenie. Spokój i cisza, pokój serca. Harmonia świata ludzkiego i zwierzęcego, bo nikt nikomu nie robił krzywdy. Bezpieczeństwo. A może szczęście polegało na doskonałej komunikacji między Adamem i Ewą. Relacja. Wszystkie te elementy czyniły z nich zapewne osoby szczęśliwe, ale czy tylko to? Większe szczęście dawała im wielka zażyłość, współpraca i kontakt z Panem Bogiem, bo bez Niego nie byłoby przecież tego wszystkiego, co mieli na odległość własnej ręki. On był tym, który ich w pełni rozumiał, bo ich stworzył. Czytamy w Księdze Rodzaju: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Oprócz stworzenia ich, spełnił on wszelkie ich potrzeby, aby czuli się u niego jak w domu, dobrze i bezpiecznie, oraz aby nic im nie brakowało. Bóg i człowiek byli przyjaciółmi, żyli w bardzo bliskiej relacji i harmonii, która dawała człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i pokój serca. Bóg kieruje do tego człowieka słowo, które ma go uchronić przed nieszczęściem. Nie będziesz jadł z owocu tego drzewa, to znaczy drzewa poznania dobra i zła. A tak przy okazji, to czy zauważyliście, że w ogrodzie było prócz wielu innych drzew te dwa bardzo ważne drzewa, a nie tylko jedno? W Księdze Rodzaju czytamy: Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Zakaz Boga dotyczy tego drugiego, drzewa poznania dobra i zła, bo do drzewa życia szatan nie ma dostępu, bo tylko Bóg jest życiem, On daje życie. Na początku pierwsi ludzie przyjęli te reguły, które przekazał im Bóg. Nie dyskutowali z Nim, bo wiedzieli, że wszystko, co On im uczynił, było bardzo dobre. Zauważyliście te słowa? Nie dobre, ale bardzo dobre, czyli doskonałe. Nic im nie brakowało.
drugi. Wąż, książę ciemności i grzechu. Historia grzechu człowieka rozpoczyna się w momencie pojawienia się w ogrodzie węża, czyli szatana. Przychodzi on z zewnątrz. Jest on ojcem kłamstwa i księciem ciemności tego świata. Jest on największym zazdrośnikiem na ziemi, bo pożąda on przyjaźni człowieka z Bogiem. Nie na darmo czytamy w Księdze Rodzaju, że był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Lądowe, ale nie powietrzne i niepodwodne. Zastanowiłeś się kiedyś nad tym, dlaczego akurat tylko lądowe? To przecież środowisko naturalne człowieka, gdzie przyszło mu żyć. Nie jest tym środowiskiem ani woda, ani przestrzeń na górze, gdzie nie ma powietrza. Szatan zły jest bardzo inteligentny, bo nie kusi nigdy człowieka w sposób bezpośredni, dlatego jest tak przebiegły, czyli wprost, bo to by było za proste. Kusi zatem zawsze kłamstwem, podsuwając zakłamany obraz prawdy, dobra. Żongluje on prawdą i kłamstwem, jak kolorowymi piłeczkami, i to tak szybko, że nie wiadomo już, co jest prawdą, a co kłamstwem. Kusi zatem pozorami dobra. Pierwsza rzecz, którą robi szatan w sercu człowieka, to niszczy prawdziwy obraz Boga. Stąd wprowadza w serce człowieka wątpliwość. Ta wątpliwość doprowadza człowieka do niewiary i nieposłuszeństwa. Szatan nie mówi człowiekowi, jak i co ma czynić. Nie. On zadaje pytanie. Taki rodzaj wątpliwości w to, że Bóg kocha człowieka. Szatan zadaje pytanie, czy to prawda, że... Resztę sam już człowiek sobie dołożył. Czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? Szatan doskonale wie, że nie wolno z jednego drzewa, ale tu zadaje pytanie sugerujące, że jednak ze wszystkich, czyli wielu. Naturalnie, że Bóg nie zakazał jeść ze wszystkich, ale w sercu człowieka pojawia się wątpliwość. To jest uderzenie w najczulszy punkt. Człowiek zastanawia się i mówi do siebie samego: zaraz, zaraz, chwila, a jednak coś tam Bóg nam zakazał. I w konsekwencji tego człowiek zadaje sobie kolejne pytanie: dlaczego zakazał z tego jednego? I zaczyna się lawina pytań i niedopowiedzeń, które jeszcze bardziej prowokują do zadawania kolejnych pytań. Dlaczego nie wolno? Czy zatem jesteśmy wolni? Czy Bóg nas kocha? Dlaczego ukrywa coś przed nami? Czyżbyśmy byli tylko zabawkami i marionetkami w jego rękach, jak w teatrze lalek? Szatan właśnie w ten sposób odniósł pierwszy sukces nad człowiekiem. Chciałbym, abyście zobaczyli sam mechanizm działania złego w naszym życiu. To nie znaczy, że mamy nie zadawać pytań, zwłaszcza dotyczących naszej codziennej egzystencji, stworzenia, ale przede wszystkim mamy mieć w sobie odrobinę zdrowej podejrzliwości wobec tego, co podpowiada nam zły. Mamy rozeznawać, czy te pytania nie są nam zadawane przez złego. Kiedy zasiana została przez szatana w człowieku niepewność, wątpliwość, wtedy nabiera on pewności siebie. Zauważcie, że na początku był jak miły, potulny piesek, który chce podać nam swoją łapę. Teraz zaś, gdy czuje, że człowiek wchodzi w jego logikę i sposób myślenia, że postawił kawałek swojej stopy na jego polu działania, wtedy zmienia zupełnie dotychczasową taktykę. Tu warto zaznaczyć na marginesie, że tam, gdzie jest chaos emocjonalny w naszym życiu, niezdecydowanie, zmiana nastroju, falowanie emocji jak na morzu, tam możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się, że nie działa tam dobro, ale zło. Szatan teraz już się nie łasi, ale rozkazuje człowiekowi: na pewno nie umrzecie. Wpierw grzeczne pytanie, insynuacja, a teraz krzyk, a nawet wręcz rozkaz. Szatan zmienia taktykę z pokornego osiołka na walecznego na śmierć i życie koguta. Wtedy się przymilał, a teraz rozkazuje.
Wątpliwości, które zasiał szatan w człowieku, doprowadzają do tego, że szatan podsuwa pierwszym ludziom na ziemi ostatnią obietnicę. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Będziecie jak Bóg. Pycha człowieka dopełnia dzieła. Wiara w kłamstwo zaślepia człowieka. Z kłamstwa rodzi się niewiara. Niewiara rodzi podejrzenia. Podejrzenia rodzą brak zaufania. I w ten sposób zostaje zerwana więź między człowiekiem a Bogiem. Czy zauważyliście jedną bardzo ważną sprawę? Warto tu może też w tym miejscu o niej wspomnieć. Czyli o Bogu, który jest wielkim nieobecnym tego wydarzenia. Czy na pewno? A może jednak jest i przygląda się z boku całej tej scenie. Zostawia wolność człowiekowi i możliwość wyboru. Gdyby tego nie zrobił, stałby się tyranem, czyli bożkiem z wszystkimi jego słabościami i niedoskonałościami. Nie byłby już stworzycielem, ale stworzeniem, a tym samym podlegałby diabłu. Tymczasem to diabeł jest tym, który ma uznać wyższość Boga. Punkt trzeci. Grzech pierwszych ludzi, namiastki szczęścia. Lęk, pycha i kłamstwo, jeśli jest już obecne w człowieku, to szatan rozpoczyna swoje dzieło zniszczenia. Grzech jest konsekwencją niewiary w Boga. W miejscu, które wypełniał Stwórca, w serce człowieka wkrada się pożądliwość. Człowiek próbuje zapełnić powstałą w sercu pustkę.
I wtedy na jego drodze pojawiają się namiastki szczęścia. Sprawiają one człowiekowi przyjemność. Wydaje mu się, że są one czymś dobrym dla niego, ale tylko dla niego, bo nie widzi on już tych, którzy są obok niego. Namiastkami szczęścia człowiek próbuje zaspokoić w sobie ten brak Boga i zaczyna się szaleńczy bieg przez przeszkody. A z biegiem czasu okazuje się, że to nie wystarczy, że to wciąż za mało. I człowiek zaczyna szukać jeszcze w mocniejszych dawkach wypełniaczy, które tę pustkę po boku chcą wypełnić. Dlatego szuka pieniędzy, kariery, chce być ciągle kimś wyjątkowym, sławnym, potrzebnym, bogatym, najlepszym, najwspanialszym, naj. Chce wciąż na siebie zwracać uwagę, bo czuje się wciąż odrzucony i niedostrzeżony. No ale przecież on sam się ukrywa, tak jak Adam i Ewa. Bóg nie mówi, że pieniądze są złe, że kariera jest zła, bycie wyjątkowym jest złe. Nie, ale są one jednak złe tylko wtedy, gdy mają wypełnić w człowieku pustkę po Bogu i kiedy stają się w życiu człowieka celem samym w sobie. A powinny one być tylko narzędziami pomocnymi w odkrywaniu oraz ucieszeniu się z radości bycia z Panem Bogiem. Często jednak jest tak, że te rzeczy, pieniądze, zaszczyty, kariera, wygląd zewnętrzny, takie manikir, pedikir i lifting tego, co tylko na zewnątrz, stają się dla człowieka jedynym Bogiem, raczej bożkiem, czy nawet bożyszczem, które ma tutaj na ziemi. Trzeba tu od razu powiedzieć, te rzeczy materialne nigdy człowieka nie zaspokoją, bo będzie chciał stale więcej i więcej. Ta pustka spowodowana brakiem Boga i relacją z Nim nigdy nie zostanie w Nim wypełniona rzeczami materialnymi, materializm, relacjami z drugą osobą. Każdy z nas grzeszy, tak więc jak coś niedoskonałego może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, a nawet zadowoleniem z siebie samego, bo egoizm nikogo z nas do dobrego jeszcze nigdy nie doprowadził. Przypatrzcie się proszę, czy ten mechanizm może w jakiś sposób działa w was. Bądźcie szczerzy wobec siebie, ale przede wszystkim wobec i przed Bogiem. Od tej szczerości zależy nasze uwolnienie się od więzów, które każdego człowieka krępują, blokują, zniewalają i nie pozwalają nam, ludziom, żyć w wolności.
Punkt czwarty. Strach i lęk. Dwa skrzydła szatana. Po pierwszym grzechu, niewiara w Boga i Jego miłość, następuje kolejny grzech, czyli strach i lęk przed Bogiem. Człowiek zaczyna się bać tego, który dał mu życie. Dlatego też zaczyna się przed nim ukrywać. Strach paraliżuje człowieka do tego stopnia, że ukrywa się przed Bogiem wśród drzew ogrodu. Strach i lęk, dwa skrzydła szatana, oddalają ludzi od Boga. Zaczyna się kolejny proces, bo odłączenie od Boga paraliżuje człowieka i wzbudza w nim jeszcze większy strach i lęk oraz bojaźń, takie koło bez wyjścia. I tu są dwie możliwości, bo albo człowiek odejdzie od Boga i o to właśnie chodzi szatanowi, albo będzie szukał drogi powrotu i ratunku, aby wyjść ze zgliszcz swojego stanu ducha, w jakim się obecnie znajduje. W każdym z nas jest to pragnienie powrotu do pierwotnego szczęścia, jakim był dla nas raj. Szatan oczywiście nie śpi i będzie wprowadzał kolejne zasadzki i fortele, które będą miały skutecznie zniechęcić człowieka do podjęcia jakiegoś małego lub jakiegokolwiek trudu w zmianie obecnej sytuacji. Stąd, jeśli człowiek podda się takiemu myśleniu, wtedy zły przedstawia mu wydarzenie śmierci jako absurdu istnienia, jako coś, z czym nie można się pogodzić. Wtedy też cierpienie, krzyż jawi się człowiekowi jako coś, co niszczy człowieka. Będzie uciekał od śmierci w różnego rodzaju przyjemności, aby zapomnieć o pustce, którą wydrążył w jego sercu i umyśle szatan. Warto zapamiętać, że pierwszym uczuciem, które ogarnia człowieka po grzechu, jest strach. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechodzącego się w ogrodzie, skryli się przed Panem Bogiem. Człowiek dopiero po grzechu odkrywa konsekwencje swojego czynu. Ogarnia go wówczas przerażenie, poczucie nieszczęścia, zagubienia, bezsens życia, smutek. A z lęku i zagubienia rodzi się uczucie agresji wobec innych. Człowiek usiłuje wówczas zrzucić ciężar odpowiedzialności na bliźnich. W dialogu z Bogiem Adam zrzuca winę na swoją żonę, Ewa natomiast zrzuca winę na szatana. Ze strachu nikt nie chce przyznać się do odpowiedzialności za popełniony czyn. O ile przed grzechem zły duch kusi do fascynacji grzechem, po grzechu kusi do rozpaczy. Zdaje się mówić: popatrz, coś zrobił, musisz zginąć, musisz umrzeć. Współczesna cywilizacja, która lekceważy Boga i popycha człowieka do lekceważenia podstawowych zasad moralnych, staje się jednocześnie cywilizacją strachu. Człowiek, który żyje swoimi namiętnościami, żyje jednocześnie w nieustannym poczuciu zagrożenia. W obecnej medytacji pytajmy siebie, z jakimi moimi namiętnościami i grzechami związany jest mój strach. Strach jest bramą do naszej pychy. Najpierw budzi się lęk, a za nim podąża pycha. Aby odkryć swoją pychę, trzeba najpierw pokonać swój lęk. Lęk broni bowiem dostępu do pychy. Lęk człowieka stoi na usługach największego grzechu, grzechu pychy. Pierwszy człowiek był kuszony przede wszystkim do pychy. Będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. Zerwany owoc jest przede wszystkim owocem pychy. Kiedy człowiek zrywa zakazany owoc, przekonuje się, że nie może stać się Bogiem. To właśnie owoce grzechu najlepiej pokazują, że tylko Bóg może być Bogiem. Owoce grzechu ukazują prawdziwość pierwszego przykazania: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Sięgnijmy do naszego życia i chciejmy dostrzec nasz lęk o siebie, lęk o przyszłość. Zauważmy, że lęk ten wiąże się w jakiś sposób z naszym grzechem, szczególnie zaś z grzechem pychy. Chciejmy dostrzec trudność przyznania się do swojego grzechu. Trudność ta wynika właśnie z naszego lęku oraz naszej pychy. Pytajmy się, na ile przekroczyliśmy już nasze lęki o siebie.
czy docieramy powoli do naszej pychy, która jest pierwszym grzechem i bramą do wszystkich innych grzechów. Tymczasem zbawienie, które przynosi Jezus Chrystus, polega na odwróceniu takiej perspektywy widzenia i tego, co jest poza nami. Z beznadziei wyrasta nadzieja lepszego jutra. Chrystus ukazuje bowiem sens cierpienia i krzyża, który od momentu niewierności człowieka wkomponowany jest w codzienność jego życia. Rozmowa końcowa. Na zakończenie tej medytacji stańmy przed Bogiem i popatrzmy Mu prosto w oczy. Zatrzymując się nad tym pięknym gestem i medytując nad pierwszym grzechem, którego ja dziś też jestem udziałem przez niewierności Panu Bogu, zastanów się teraz, co możesz poprawić w swoim życiu, aby szatan nie miał do ciebie dostępu. Proś o poznanie taktyki szatana i jego drogi wejścia do twojego serca i umysłu. Znając jego sposób na zniewolenie człowieka, proś dla siebie o wolność wyboru dobra, a nie zła, aby być jeszcze bliżej tego, który stworzył nas z prochu ziemi. Na zakończenie odmówmy modlitwę Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Modlitwa końcowa. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.